Kiedyś film był fantastyczną przygodą. Był i dziełem sztuki, i przygodą towarzyską, i jakimś takim wydarzeniem. Film się robiło 2 miesiące, czy coś, ekipa się zżywała z sobą, wyjeżdżała w plener. Tam powstawały nowe związki uczuciowe, rozpadały się małżeństwa, powstawały nowe małżeństwa, rodziły się dzieci. Film był takim światem dla siebie. Ja byłem ostatnim chyba pokoleniem, dla których film to była rozrywka dla inteligencji. To była może nie rozrywka, to była po prostu sztuka dla inteligencji. W końcówce zeszłego wieku nie wypadało chłopakowi pójść na randkę, nie wiedząc, co jest Fellini, Bergman, wiesz, czy Kurz, czy Zanussi. No to jak gdyby tak, nie można było się kompromitować i nie wiedzieć. Oczywiście zawsze będą wyjątki, bo filmowcy, reżyserzy są takimi szaleńcami, co kurwa nie doje, nie dośpi, wie, że sprzeda własną szafę, matkę zatrudnia jako statystkę i zrobi jednak to, co chce, bo zawsze powstały filmy piękne.